Po 30-leciu parafii, po uroczystościach, które odbyły się w niedzielę, mamy na terenie parafii, ogrodu parafialnego, kolejną imprezę, tym razem Dzień Dziecka. Jakby dalszy ciąg tego 30-lecia. Starsze pokolenie świętowało, a dzisiaj można powiedzieć, że właśnie młodzież, dzieci. Ale to przede wszystkim z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W ubiegłym roku też podobną imprezę zorganizowaliśmy. Zdaje się, że sam Dzień Dziecka, a dzisiaj nie jest to akurat pierwszego, ale 30. Tak powiedzmy kalendarz wskazywał. No piątek, pierwszy piątek. No organizatorzy mieli jakieś inne zajęcia na ulicy Warszawskiej będą mieć. Dlatego też wybraliśmy dzień 30. No ale też jest okazja Dnia Dziecka. No chcemy jakoś umilić ten dzień. Powiedzieć, że dzieci są ważne, że są najważniejsze, że to jest przyszłość i narodu, i Kościoła. No i dzieci są radością dla rodziców, ale też i dla Kościoła, i dla nas wszystkich. Jak nie ma dzieci, nie ma przyszłości. No i tutaj zorganizowali się dla naszej szkoły piątki, dla szkoły społecznej, ale dzieci z parafii, ale mogły wszystkie dzieci przyjść. No i przyszło ich bardzo dużo, naprawdę dużo, ładnie się bawią, grillowały, mają różne powiedzmy słodycze i to dzięki właśnie stowarzyszeniom, przede wszystkim Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, pani Elżbieta Rysak właśnie zadbała o to, żeby znaleźć sponsorów. No i właśnie mają i słodycze, i napoje, i muzyka, i tańce.